Cześć, ja jestem Rock i witam bardzo serdecznie wszystkich fanów polowania na zombie oraz fanów przetrwania w ekstremalnych warunkach. Przed Wami pierwszy z dwóch odcinek filmu pochodzącego z gry WarZ zatytułowanego Ofiary czy Łowcy. Ten film został zrealizowany na live, a ja nie często przerzucam filmy z live'a na główny kanał. Ten jest jednak wyjątkowy i ze względu na przygody, jakie żeśmy przeżyli oraz ze względu na jakość nagrania, do której bardzo mocno ostatnio się przykładam. Zatem przygotujcie sobie kawę, herbatę bądź mleko, zależy co lubicie i spodziewajcie się niezłej przygody. Zapraszam. Dobra, już wchodzę. Jestem przy farmie, przy której jest chyba ze setka zombiaków bez jaj. Ja oczywiście przesadzam, ale... No, jestem przy farmie, która się nazywa Lone Tree Farm. Lone Tree Farm, dobra. A jak u ciebie? Dobra, gdzie ja jestem? Jestem przy... Ty jesteś gdzie? A ty jesteś na słuchawkach czy na głośniku? Na słuchawkach, a co jest? Słuchać? To masz chyba problemy ze słuchem, bo kurde, jest tak głośno, że wiesz, że u mnie są przebicia twojego tego. Tak? Dobra, to no. Czekaj, to ja to załatwię. Słyszałem twojego Skype'a. Skype'a mojego? No, znowu ktoś. Ale ja mam w ogóle nic ten. A to nie wiem, to może mi się ten... Odgłosy z gry nałożyły. Kurde, co to serce czekaj, mnie boli w tej akcji. Ja zrobię tak, a wtedy będę mógł słuchać na maksa. Bo ten mikrofon, wiesz, jest jakiś taki dziwnie czuły. Nie, no spoko. A teraz wyłączyłeś mikrofon? Halo? No. Teraz przełączyłem na ten drugi. Ale na który? No na ten drugi. Aha, rozumiem. No ale od razu lepiej. Mówisz? No. Dobra. Teraz będzie świetnie. Ja już głupieję z powodu tych twoich mikrofonów. Już nie wiem, który szumi, który nie szumi, wiesz. Znaczy to ten, jak będę blisko, to będzie dobrze. Aha, tylko nie połknij go przez przypadek. Nie, jest za duży. Okej! Okay. Ty kurde, wolno. Dobra, no to jakbyś poruszał się w stronę Sleepy Crest, no ja jestem przy White Stone, coś tam, to się tak nazywa. Wiesz co, ja jestem przy Lone Tree Farm, a za chwilę przyjdę, bo moja żona coś tam potrzebuje pomocy. Dobra, to jesteśmy stosunkowo blisko. Dobra. Okej. Okay. No teraz sexy głos się włączył, ale nie wiem, czy ten sexy głos mi pomoże w czymkolwiek tutaj. No nie wiem, możesz czarować tych ludzi, co spotkamy. Zaraz wracam. Możliwe. Gdzie jesteś? No ja jestem, wiesz co, niedaleko Whitestone Mountains, koło Castle Pine Settlement. Aha. To spotkajmy się może w Sleepy Crest. No właśnie też tak myślałem, żeby tam zajść, ale powiem ci, że się obłowiłem. Mamy energola, soki, wodę nawet. A masz młotek? Nie. No to... Ewentualnie poczęstujemy kogoś chipsami czy coś. No to... Chciałbym. No. Ja się jeszcze przeczołgam przez tą farmę tutaj. Mhm. Sleepy Crest powiatasz, dobra, to już tam wyruszam. Shit. Jeszcze jak zachęcony poprzednim sukcesem będę się skradał tutaj, wiesz, czołgał przy tych zombie. No, lepiej uważaj. Ja też zawsze gdzieś tam czołgałem się przy tych... A znalazłem taką, wiesz co, budowę tutaj. No. Z tym White Zombie. I tu zero zombie jest, wiesz? Ej, słuchaj, wygodnie ci tak z tym mikrofonem, gdzie go teraz masz, bo rewelacyjnie słychać, jakby ci się udało takie coś, wiesz... No, jest wygodnie, jest spoko. To git w takim razie. Mam tak utrzymać? No, tak. Dobra, nie ma sprawy. To jakaś taktyka dziwna zastosowuje, ten czarować ludzi, tak? Śpinki. Shit. Co, masz kogoś? Zombie? Wow, shit! Zerwał cię zombie? No, zanim mi się udało podnieść, to się ze 3 razy złożyłem. Zginąłeś? Nie, żyję. Wow. Ale goni mnie cała ekipa, wiesz? No kurde, ale żeś się wpakował. Wiesz, bo... Na samochód spróbuj. Nie, spokojnie, ja się, wiesz, pod płotku nie przebiegnął. Ja się podczołgałem do...
Do zombiaka, który leżał. Nie widziałem go, bo w krzakach byłem. Wow. Shit, Jezus Maria, krzaki. Zobaczyłem się przez oczem krzaka. Ale masz za to flarę. Kurde, ale będę miał taką troszeczkę drogę okrężną. To w Sleepy Crest powinien. To jak ty będziesz w Sleepy Crest, to ja gdzieś będę dochodził do Castle Pine wtedy settlement. Kurde, jest taczka, jest siano, nie ma młotka, no. Oh my god, dobra, chyba uciekło im. Dobra. Tyle dobrze, że mnie żadne zombie tutaj nie ten. Nie molestują. No, też trochę nazbierałem tu tego towaru. O rany boskie. To gdzie my mówiłem? Gdzie my się spotykamy? W Sleepy Crest. Dobra, dobra, gdzieś, jeszcze tam się przejdę strony. Kawałek. Ja na razie podążam do castu, coś tam settlement, bla bla bla. Widły by się przydały. Kurde, jakby były widły. To byśmy załatwili tych kolesi? Ja ciebie, to kurde. Rok to by czat się włączył, zobacz co ty masz na czacie napisane. W tym grze. Abababa. Faktycznie. Wiesz, uciekałem przed tym zombiakiem, wiesz. Aż mi się przypomina ten żart tego wiesz, healera. Aha, no, ostatnie słowa healera, no. Przed wipe, no. No to trzeba grać WoWa, żeby wiedzieć o co chodzi. I to musi się przytrafić tobie przynajmniej z raz, żebyś wiedział. No, mi się tak przytrafiło i to. No. Raz. A później, wiesz, wstyd tego wysłać, nie? Bo najszybciej to, wiesz, kliknąć Enter. No. Wiesz, tak. Już każdy wie, no tak to delay, no to... Dobra, wow, co ty za chaty jakieś... Ale dobra, mamy jakieś... Mam średni zapasy. Plecak, wiesz? To świetnie. Będziesz moim tragarzem. No. Będzie juczny rok. Okej. Okej. Trochę niechętnie. Nie, no wiesz... Gdzie twój entuzjazm? Nie będę narzekał, no, niech ci będzie. Dobra. Tam cisnę. Kurde, te postacie zdecydowanie za wolno biegają. Albo ten świat jest za duży. Spoko, jest taki, jaki powinien być. Tu jedyny problem polega na tym, że niestety jesteśmy daleko... Spawnujemy daleko od siebie. To jest ten ból. W tych save pointach nie ma nic, nie? Zazwyczaj. Nie, nigdy tam nic nie spotkałem. Kurczę, za dużo gier robię na live, bo obiecałem sobie, że chciałbym to wszystko przerzucić na drugi kanał specjalny, ale nie nadążam. Nie dajemy rady przerzucać tego, bo jest tyle materiałów. Na przykład z WarZ każdy odcinek jest po prostu świetny. Znaczy tam nie mówię nie wynika to z samouwielbienia, tylko po prostu ta gra taki klimat nadaje, że... Dokładnie. Rewelacja. O, to jest... That game. No. Znaczy wiesz, no to teraz nie możesz powiedzieć, że masz niedostatek, nie? Lepiej mieć, wiesz, nadmiar niż, wiesz... Tak. Znaczy w przypadku YouTube'a, nie? Bo to, nie wiem... A tak. Tak, tylko ja tych filmów też nie wrzucam na główny kanał, a tak naprawdę najwięcej pracy mi zajmuje ten główny kanał. Więc to mi nie ułatwia życia tak do końca. Ale zobaczymy, jak opanuję, jak wiesz, jak będę zadowolony z jakości dźwięku i z jakości obrazu, to wtedy pomyślę. O przerzucaniu, cały czas nad tym pracuję. Po to sobie załatwiam lepsze łącze właśnie jeszcze. Które będzie miało 20 megabitów uploadu, żebym mógł zwiększyć bitrate. Jak zwiększę bitrate, to jakość tego streama będzie lepsza niż na YouTubie. Kurde, no ja teraz sobie w sumie 8.8 załatwiam. No 8.8 jest już naprawdę rewelacja do robienia live streamów. No wiesz, no, lepsze to niż moje, wiesz, 21. No. Asymetryczne są strasznie bolesne. No, zależy jaką też ofertę składają, ale to... Kurde, zmęczony jestem. Powinny być jakieś drinki, które ci, wiesz, staminę odrespiają, czy coś. Na przykład energetyk, który ci, wiesz, pozwoli na dłuższe bieganie, albo na szybsze regenerowanie. No, szybsze regenerowanie miałoby sens.
Nie znalazłem nic, właściwie nie, nic. Nie znalazłem żadnej broni, kurde, to jest. Młotków to powinno być na kopy. Mhm. W sumie, no tak, tak. Na tej budowie powinny być jakieś młotki, ale to. No, młotki, łopaty, kurde, szpadle. No, tam wiesz. Wiesz, czym się różni łopata od szpadla? Znaczy, to pewnie ten, że ta jest płaska, tak, czy co? No, no, tam w dobrym kierunku idziesz. Że jedna jest płaska, druga jest tylko zaokrąglona, tak? No. A, widzisz. Jestem zadziwiony, kurde. Nie spodziewałem się, że będziesz się znał na łopatach. No kurde, wiesz, ja się uczyłem o łopatach. I siedziałem i kułem. Bez jaj. Żeby później odpowiedzieć na twoje pytanie. Nie, żartuję. Wiesz, no to da się odróżnić, nie? I ty. Intuicyjnie żeś to chwycił? Nie. No widziałem, jak wygląda to i widziałem, jak wygląda tamto. Nie? No. Spok. Jestem w safe zone. Znaczy, że już jestem. Jestem coraz bliżej gwiazd. Co? Wspomnienia z wczorajszej imprezy? Czy to była przedwczorajsza? Już nie pamiętam. Znaczy wczorajsza chyba, tak? Nie. Nie, to chyba było przedwczoraj. Przedwczoraj, tak. W piątek. No. To żeś nieźle zaszalał, co? Ja nie. To inni zaszaleli. To ja, wiesz, ja się śmiałem. Ja tam miałem największy ubaw, powiem ci. No to świetnie, to wiesz. Oglądanie ludzi pod wpływem, powiem ci, że jest epickość. O kurde, teraz... Zatkać. Nie, mówię, że wiesz, zatkał mnie, bo znalazłem duży plecak. Wow, no to średni musisz mi oddać. Nie, no spoko. Wtedy ja będę juczny Nexus. Problem jednak polega na tym, że mam plecak, a nie bardzo co do niego włożyć. Ach ten. A tak można te zombiaki wyprowadzić w pole. Dzisiaj oglądałem na YouTubie jakiś taki 7-minutowy trailer. Jest pistolet, wow. Masz pistolet? No. Jest. Już się cieszę. Jericho. Mnie w ogóle interesuje, co w stodole robi pistolet. No. Dobra, nie będę do zombiaków strzelał, bo to bez sensu. Ale zauważ. No, tylko że nie mam w ogóle żadnej innej broni, nie? A mnie tak. Kurde łajzy otaczają. Shit, no kurde, no nie, no idzie tu po prostu, tu idzie do mojej stodoły. Fuck. Mam już daleko, biegnę, tylko strippy crest. Pięknie, przechodzenie przez drzwi w tej grze to jest tak ryzykowne. Jezu, się zahaczyłeś o coś? No, utknąłem na jakiś tam... Kurde, patrzą na mnie chyba. Patrzą zombiaki? Na mnie wszyscy, no. Wszyscy zombiaki. Wszyscy zombiaki. Odmiana widzę. Dobra, ja cisnę. Dobra, wszystko. Kurde, jakiś ptak taki się odezwał. Myślałem, że to jakaś dziewczynka krzyczy. Powiedziałbym coś, ale ten... No nie, już żeście rozbiliście mi totalnie grę, jak żeście zaczęli opowiadać o tych... Zaraz, zamiast padałanów to pedałany. I o tych dzieciach zamkniętych w klatce, kurde. No co? Ale było fajnie. Ale ogólnie ten świat tutaj, który wykreowali, ten post-apokaliptyczny, bardzo fajnie im wyszedł, nie? Kurde. No naprawdę, świetnie im to wyszło. To jest jedna z bardziej klimatycznych gier, jakie grałem. Ale samemu bym nie dał rady, szczerze mówiąc. To w ogóle nie ma bata. No, znaczy przede wszystkim, wiesz, w to można grać, można się wczuć tak w to, tak jakbyś ty był w tym świecie post-apokaliptycznym, nie? Znaczy wiadomo, że tak naprawdę by było coś takiego, no wiesz, to wszystko inaczej wyglądało, nie? Ale mniej więcej też byłoby takie, że no trzeba byłoby uważać na ludzi, nie? Bo już by nie było... No. Ale myślę, że w rzeczywistości ludzie by się zachowywali trochę lepiej jednak. Znaczy trochę. Cholera wie. No wiesz, jakie są typy, nie? No wtedy jeden może mieć więcej od drugiego, nie?
i teoretycznie może przeżyć. Chodzi o przetrwanie, nie? To zależy, w jakiej sytuacji byśmy się znajdowali. Dobra. Zestrzeliłem jednego zombiaka, bo mi się wpakował. Ale chyba ucieknę przed resztą. Jak zabiłeś? Rok optymista. Że Givera nie znalazł? Dobra. Ja zaraz będę koło Sleepy Crest. Kiedy zimno mi w rękę połączy, czekaj. Wow. A co ty masz, jedną rękę w innym pokoju? Nie, nie, bo wiesz co ci powiem, że nie, twoja naga też tak grzeje? Naga żona, czy co? Naga żona, te, naga żona wiem, że grzeje, ale chodzi o, te, o myszkę. A, to czy co ty sugerujesz? O Boże, nie, nie. Masz, jak trzymasz myszkę, to ona się robi cieplejsza. Nie, nie, skończmy ten temat. Tak, to się zgadza. Tak, to się zgadza, robi się cieplejsza, to prawda. Przestaw sobie ten moc oświetlenia na myszce na najniższy level. Ale nie, to dobrze, wiesz, to ja, kurde, lubię, to druga moja, druga... Ta druga myszka nie grzeje. Nexus, błagam cię, no naprawdę, no. Oh shit. No nie wiem, co ci doradzić w tej sprawie, wiesz, nie czuję się na siłach. Pakowałem się. W co się pakowałeś? No, w ten temat. Aha. Też masz problem z gardłem, kurde. No, ja mam od paru dni, właściwie teraz to już trochę lepiej jest. Myszkę nagiżony. O, Boże. O Jezu, przepraszam was. Przestałem ssać tabletki i skutek od razu jest odczuwalny. No co, ej, zostawcie mnie w spokoju. Ja cię. Chodziło mi o myszkę. Nie wiem, Nexus, ty masz jakiś talent, wiesz? Ty potrafisz, wiesz, z błahej rzeczy zrobić obsceniczną. Nie wiem, musisz ten talent jakoś wykorzystać. Nie wiem, czy w radiu może, no. W radiu w połączeniu z twoim głosem. Ale przede wszystkim to ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, wiesz? Ja sobie mówię tak, o wiesz, nagę, nie myślę, kurde, co ci by przyszło do głowy z takiej nagi, naga, nie wiesz, naga. No, pytasz się, czy moja naga jest ciepła, no nabłagam cię, no. No wiesz, mogło być co, twoja naga... Dobra, nieważne. Ja już nic nie mówię, żeby nie... Jezu. No nie wiem, nie wiem. Ja nie na początku cieszyć, na początku myślałem, że się pomyliłeś i powiedziałeś, czy twoja noga jest ciepła, ale... Jej, nie, nie, nie. Chodzi o myszkę Razer Naga. I gdzie ty jesteś? Jestem prawie przy Sleepy Crest. Jak widzisz kogoś, to nie wiem. Może ja. Nie wiem. Podskocz. Teraz skaczę. Kurde, ale bym cię zastrzelił. O, to ty? No. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Patrzę na ciebie gdzieś? Nie no, ty musisz pracować nad spostrzegawczością. Ja cię pierdzielę. No. Wow, zlałeś się z cieniem, wiesz? Dobrze, że się... okej. Okay. Ja no, się nie zlałem. No mam nadzieję, pokaż spodnie. Trzymaj się ode mnie z daleka, zboczeńcu. Daj mi plecak lepiej. Aha, wiesz. Chcesz coś jeść, czy coś? Wyglądasz jak Sylwester. Weź, bo ty z tym pistoletem boję się ciebie, chodź. Nie, nie, nie bój się. To gdzie idziemy? Do Whitestone? Tak, no pójdźmy do Whitestone. Mhm. Ja bym się wybrał chętnie tam w kierunku Mountain Crest, ale cholera wie. Mountain Crest mówisz? No. Gdzie to jest Mountain Crest? A tam, o kurde, to troszeczkę drogi. No wiesz co, ja bym zaszedł do Camp Sprinter, tam mogą być bronie, wiesz? Dobrze, dobrze, dobrze. Tam może być ciekawie. Koniecznie potrzebuję jakąś broń do walki wręcz, bo to szkoda tych kul marnować. No, no, no teraz by się przydały te naboje. No. Czekaj, co miałeś na myśli mówiąc, że wyglądam jak Sylwester? Jak kot Sylwester, czy...? Nie, jak Sylwester Stallone. Serio? Nie wiem, tak wyglądasz na takiego jakiegoś chrosa. Biega z karabinami i strzela. No, no, no. Nie, lagów nie ma, jest spoko. Dobra, ciśniemy. Wow, też chyba nie da się pływać, nie? No nie, 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 nie. Można po kolana wejść do wody, ale to jest max. Nie. Ciekawe dlaczego. No wiesz, no silnik trzeba by inaczej urządzić, nie? No, chyba, że tak. No, zobaczmy, Mountain... Powinniśmy to widzieć, to miasto. To jest w ogóle miasto, czy co to w ogóle jest? Mountain Crest to jest jakaś... O, Whitestone Mountain. Nie, to jest chyba coś małego, ale...
Wiesz, tam Boulder City jest dalej, jak do Boulder City w ogóle nie zamierzam wchodzić, bo to jest porażka kompletna. Nie. I im większe miasto, tym mniejsza szansa na znalezienie jakiegoś dropa, no. No, pistolet znalazłeś, nie? W małym miasteczku tu. No, tylko w małych. A, ja miałem plecak zmienić. Dziękuję wam. Change? Tak, change backpack, dobra. Small backpack, ja wyrzucę go. Dzięki za radę. Patrz, jakie fajne miejsce, żeby z rodziną przyjechać na biwak. No wiesz co? Nie teraz. Możliwe. No, teraz. No, w sumie możliwe. Takie dosyć sympatyczne miejsce się wydaje. Masz lornetkę? Nie mam. Wydaje mi się, że... No nie, to chyba krzak. Przez chwilę wydawało mi się, że tam przy drodze ktoś leży, ale... Nie, jestem. No to woda dziwnie, tak chlupcze. Dobra, lecimy. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w sumie blisko. Czekaj, a Hill Ranch? Nie idziemy na Hill Ranch. Ciśnijmy. No, ciśnijmy. Mnie ciekawi, jak oni fajnie zrobili to niebo. Ktoś mówił, że to jest fotka, że to jest po prostu jedna wielka fota. Taka fota 360? Nie wiem, no. Wiesz, szerokokątny obiektyw, tak mi się wydaje, gdzieś położony na ziemi. To chyba Google to takie rzeczy robi. No nie wiem, ale to można na pewno zrobić, tylko to jest niezły kawał nieba, nie? Chyba, że fragmenty robili i potem sklejali, nie? To by było widać jakiś ten, no chyba, że ładnie to zakryli. Jeżeli masz na przykład, wiesz, to jest niwelator? No, tak jakby. To jest takie urządzenie dla geodetów, które łapie poziom, wiesz, to wtedy możesz określić dokładnie, tak, możesz położyć aparat, jeżeli ma tam takie urządzenie, dokładnie na tej samej wysokości, nie, więc jak tak zrobisz to, ale nie, sądzę, że są jakieś lepsze, wiesz, sposoby. Gdybym ja miał to robić ręcznie, to bym sobie załatwił niwelator i przyczepił do niego aparat fotograficzny. Ale masz sposoby? Nie wiem, trzeba sobie radzić, kurde. Trzeba sobie radzić w świecie, wiesz, postapokaliptycznym, nie? Idziemy robić zdjęcia nieba. Postapokaliptyczne. Dobra, ciśnijmy. Czekaj. Dobra, to musimy, wiesz co, nie wiem, czy przy tej drodze tak bezpiecznie jest, nie, ale w sumie dlatego, nie wiem, lepiej tym bokiem tutaj iść. Tak. Niwelator mierzy różnicę wysokości, ktoś ci mówi. No tak, między punktami, więc można bardzo łatwo dzięki niemu określić, na jakiej wysokości musicie położyć aparat fotograficzny, żeby był dokładnie na tym samym poziomie. Że tak. No. No to ty, ja cię pierdzielę. Spokojnie. To jest takie miasteczko, dobra. Tam już widzę jednego zombiego po lewej. Znaczy jedno zombie, trzy zombie. No, o, trochę tego jest. Jakaś rodzinka wesoła. Dobra. Do którego budynku pierwszego wchodzimy? Nie wiem. Ciekawy jestem, czy można się nauczyć mówić prosto do mikrofonu podczas gry takiego, wiesz, z tą skarpetą nałożoną. Znaczy, no chodzi ci o taki na mikrofon, dosłownie na mikrofon, czy przed mikrofon, tak jak ja mam ten pop filter? No, znaczy, wiesz, no idealnym rozwiązaniem jest ustawienie mikrofonu przed twarzą, nie? Tak. I wtedy on perfekcyjnie nagrywa, ustawiasz natężenie dźwięku na minimum, także wychwytuje tylko twój głos. No. I masz pełen czat, to lepszego urządzenia nie ma. Tylko zastanawiam się, czy jesteś w stanie się przyzwyczaić do tego, bo to jednak zajmuje kawał miejsca przed oczami, nie? Tak, ale powiem ci, że wszyscy ci właśnie youtuberzy, no, którzy mają te mikrofony, to zawsze, wiesz co ci powiem, że większość z nich zawsze ma tak mikrofon przed twarzą. No. Ja też to widziałem. Dobra. Czyli można się raczej przyzwyczaić. No. Ewentualnie, wiesz, wysięgnik trzeba mieć taki, ten stojak wysięgnikowy, aha. Żeby ci pod twarz podchodził. To nie jest dosyć, znaczy to nie jest takie drogie. Aż mega, i właśnie zastanawiałem się nad tym. To wiesz co, ten problem tego Yeti polega na tym, że on jest naprawdę byczy, nie? Tak, no jest byczy, rzeczywiście. I on, wiesz, jak ja go postawię na stojaku, to on mi sięga do połowy monitora. No ja też tak mam, wiesz, mi pop filter tak samo zasłania. Ale go sobie ustawiłem jakoś tam w dobrym miejscu i też... Czekaj, czy to jest... O Jezu, myślałem, że to kolesie... Zombie, spokojnie. Zombie.
worki na ciała, ła. No. Nieciekawa sytuacja. Creepy, creepy place. Creepy, dokładnie, creepy. Powiem ci, że nie wiem, czy tam da się wejść do tamtych budynków. Dobra. Wiesz co, polecimy tędy, tylko uważaj. Może coś leży? Amo. Gdzie? Tu. O, siema. Pod butem mi żeś ten, zaklepałem moje. No nie, nie, mam, nie masz do czego w tego, amo. Jak to nie mam? Zaraz się gdzieś znajdzie miejsce. Albo i nie. Czemu ty chodzisz z tym małym plecakiem? Nie, to średni. Średni, średni. Uj, dobra. Co, czekaj. Trzeba wejść, znaleźć jakiś młotek, bo... Nic nie ma? Nie ma, kurde. Dobra, szukaj po półkach. Szukam, szukam. Ostatnio w sklepie nie było za wesoło, powiem ci. Blendarze. Blendarze. No, szeroki wybór, powiem ci, w tym sklepie. O, painkillers. Weźmiemy roku do koszyka. No, no. Kolejne też są? Dobra, bierz je. Wiesz, tak się zastanawiam, bo tu jest respawn, trzeba godzinę czekać z tą postacią, ale myślę, że byłoby fajnie, gdyby się można było respawnować, ale serwer, na którym grałeś ostatnio, byłby zablokowany przez godzinę. To byłoby chyba lepsze rozwiązanie. No, no, to dobry pomysł, nie? Znaczy, to i tak od zera, nie? Ale no, to by zaoszczędziło ci pewnie ten proces tworzenia postaci kolejnej. No, no, no. Albo też byłoby fajne miejsce, w którym chcesz się odrodzić, nie? Możesz na przykład albo randomowo, albo do jakiegoś save pointa, to by było fajne. Czy coś. No, no, wtedy wszyscy zaczynają tak, jak chcą. Mhm. Albo randomowo, dobra, ty jesteś tam przy tym... Tak, przy busie. Pod latarnią, najciemniej zawsze, co? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak się tak mawiają. O, mam bandaże chyba. Bandaże. W sumie obok ciebie byłoby mi lepiej. Nie, że ten, ale masz pistolet. No, no, no. Szukaj młotka. Szukam, szukam. Kurde. Tu są antybiotyki, to się podejdę. Nie chcę strzelać do tego gościa. Kurde, mam broń, a się czuję trochę bezbronny. No teoretycznie... O. Trzeba wejść do tego tutaj. A czy ty się tam tak skradasz? Tam nic nie ma. Wiesz co, za ścianą jest zombie. Ja nie ufam tym ścianom, wiesz? No nie. Albo w budynku jest, wiesz? Słyszę, jest w budynku. Zombie. No to trzeba będzie zestrzelić, bo... Dziada, to czekaj. Teraz to załatwimy. Czekaj, spokojnie. Albo za budynkiem jest, wiesz? Bo już nie rozróżniam. Cholerność. Drzew się tam. Czekaj, podskoczę. Hop. Patrzę, tędy. Jest, jest. Ja pierdziele, głowę. Fuck. Ja pierdziele. Sorry wszystkich, ja ten niestety mam tak. Tak, ale to wiecie już, nie? Ja. Nikt niespodzianki nie miał. Chcesz bandaże? Nie, nie, nie. Znaczy ja wezmę je oczywiście, ale żeś mnie też przestraszył. Ja tak mówię, kurde, biegnę do ciebie. Ale kurde, miałem, wytrzymałem napięcie, strzeliłem w bańkę. Strzeliłeś w bańkę? To wygląda jakby się strzelił w kolano, ale to wiesz... Nie, nie, nie. I took a bullet in the knee. No wiesz co? Czekaj, Nie przeżyła, więc strzał musiał być, wiesz... Mhm. Dobra, wiesz co? Dobra, musiałem się jakoś przedostać. Ale wrażeń to ja wam dostarczam, co? No. Wieju, zaraz muszę się napić i coś zjeść. Tutaj, wiesz co, do tego radiowozu warto byłoby zajść. Znowu kurde pisnąłem jak dziewczynka, bez sensu. No, nie mówisz tak, o, nie. No tak się wyrwało, wiesz. Mi się mutacja nie udała i... Ten... Nie do końca. No, no, w momentach, wiesz, paniki wracają wspomnienia z młodości. To jest reset, kurde, dobra. Ja tutaj, zobaczmy, sprawdźmy. Medkit, medkit. No, wiesz co, bardziej bym się jakieś... Dobra, wypiję sobie wodę, mam dużo wody. I zjem chipsy. Wow, ten medkit wygląda fajnie. Tam budynek ten jest otwarty, czy nie? Tak, tak, ale ja już go spenetrowałem dosyć dokładnie, nic nie wiem. Rock the penetrator. Dobra, jesteśmy tak. No to idziemy do Camp Splinter, nie? Camp Splinter, no, to tędy, tutaj.
Tam możemy niezłe bronie znaleźć. Tam i chyba lotnisko, z tego co pamiętam, gdzieś czytałem jakiś poradnik do tej gry. Aha. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest randomowe kompletnie. Ja nigdy nie znalazłem, byłem dwa razy na lotnisku, ani razu nie znalazłem broni. Ej, Aga, udało ci się? Dobra. No nie ma tam problemu, jak chcesz skończyć, nie? No, spoko, jeszcze chwilę, zobaczymy. Mhm. Gdzie dojdziemy, to jest Boulder City, można zahaczyć, ale... Nie, żadnego burdelu nie chcę mieć. Boulder City. No. Ciśniemy podwórkę. Kurde, trzeba uważać na te bugi, bo zauważyłem, że jak schodzisz z gór, to są jakieś bugi tekstur czy czegokolwiek, że wiesz, że nawet z taki... No jak teraz, jakbyśmy schodzili, na przykład byś dostał obrażenia, nie? No. Co mówisz, Aga? Pendrive'a? Nie, no ty miałaś jednego pendrive'a, miałem, to ci dałem i mi go zabrałaś i nie oddałaś. Bez zdjęcia go sobie wzięłaś. No wiem, ale w związku z tym ja nie mam pendrive'a, ja nie mam pretensji. Wiem, że straciłem go na zawsze. Co? To nie jest, to jest co innego. To jest klucz do... No dałbym ci przecież. Nie, no podzieliłbym, no... Kochanie, wiesz, że wszystko co moje to twoje. W związku z tym ja już nie mam pendrive'a, bo wszystkimi. Nie wiem, ja nie trzymam nic na pendrive'ie, możesz sobie sformatować i to. No to przyzwyczajeni jesteśmy do tego chyba, nie? Nie, możesz go wziąć, ja nie potrzebuję, naprawdę. Jakbyś mi tego dużego oddała, byłoby cacy, ale... Jak masz świadków? Ja mam świadków, że zabrałaś. God damn it! Wow. Nawet mi świadków ukradła, no. Nie, no. To wiesz, to tak jak w szkole, ej, pożycz mi długopis, nie? Już tego długopisu nigdy nie zobaczysz, jak komuś pożyczysz. No. Nie polecam. No, lecimy. Przez ten most trzeba. Ja ostatnio, wiesz, przeciąłem tą drogę, chciałem przez rzekę przejść. I co się okazało, że nie da się pływać. Wycisnąłem przez most, kurde, musiałem się wrócić tutaj. No to Boulder City, kurde. Czekaj, gdzie ty jesteś, bo cię zgubiłem. W kierunku mostu idę. W kierunku mostu? Czekaj. Przydałby mi się lornetka, naprawdę. No to przy moście spotkałem, tylko nie zastrzel mnie, please. Nie, ja zapytam, powiem, będę mówił skacz, albo padnij, albo coś. Padnij, a ja podskoczę i mnie zastrzelisz. Rozglądam się ciebie. Gdzie ty jest? Zniknąłeś. No musiałeś mnie wyprzedzić, bo ja byłem dosyć powolny teraz. No jestem zaraz przy moście. Tylko wiesz, że w Sprinter tam przygotuj się, że wiesz, że będzie strzelanie. Myślisz? No. Znaczy nie wiem, czy do ludzi, ale do zombie pewnie. No kurde, żeby nie mamy broni do walki wręcz, to jest straszne. Mhm. O, widzę cię. Mhm. Ja w sumie się wyposażyłem w dysk przenośny, tak ludzie też mówią, więc... Co? Dysk przenośny. Ja mam, ale nie mówcie nikomu, bo zaraz go stracę. Nie mam. Serio. Nie, no daję słowo, kochanie, nie mam pendrive'a, mam dysk przenośny, ale to ci nie jest potrzebne. To jest za duże, no nie patrz tak na mnie, my god. Ale go kopałem, no, sorry. No i dzisiaj śpię sam. Oh my god! Nasz, jeszcze gorzej. Nasz syn jest chory, kurde, on się rzuca po łóżku. On wiesz, że czasami mam wrażenie, że ja mu się śni maraton, wiesz? I biega? No, biega, naprawdę. A jest, to musi być nieprzyjemne. Mam coś ci wydrukować dzisiaj? No, dobra, to wydrukuję, spoko. Chociaż wyłączyłem już ten komputer od drukarki, no, spoko. Dobra. A mogę tutaj na Możesz? No. Jezu, moje psy szczekają, nie wiem czy słyszysz. To twoje psy? No, a co? No lepsze niż myślałem, że tutaj gdzieś wprowadzili nowe odgłosy. Jacie. Brakuje mi trochę zwierząt, powinny być. Już od agresywne stada psów. No to... Tego ci jeszcze brakuje w lasach, co? Jeszcze większej dawki hardkoru.
albo nieumarłe psy zombie, czy czegoś tam. Nie, bo zombie nie są problemem i może dlatego ludzie na siebie polują. Czy ja wiem? W pewnym sensie są, dopóki nie znajdziesz broni. Nie? Jezu, to ja kurde jedzonko muszę jeść. Chcesz coś? A masz? To ja cię mogę też czymś poczęstować. Nie, masz, zjedz sobie. Mam co też jest? Wodę, gdybyś chciał. Ja wodę to ja mam, powiem ci, że ja mam taki szeroką gamę tutaj trunków. Muszę moją żonę namówić, żeby mi narysowała komiks, bo ja już ten... Może ona umie rysować? No, architektem jest, nie? To każdy architekt. O ja cię, to... O czym komiks? Machinimę taką właśnie, z Warzy. I chcesz to jakieś tam, ale... No ona ma jakieś narzędzia takie do rysowania, jakiś touchpad czy coś takiego? Czy na kartce po prostu? Na kartce. Się zrobi zdjęcie i będzie. Chyba, że zrobię ze screenshotów, to też jest niezłe rozwiązanie. No. Czekaj, czy to Sprinter City nie jest bardziej... Gdzieś tu jest, czy? Czy gdzie? To tutaj sobie obróć tak, żeby ci... Tylko nie zamykaj mi tego okna. Znaczy nie zamykaj mi tego okienka, nie? Tutaj mam listę dla ciebie. Znowu? Thank you. Nie, rok nie rzucił grabę. Oni nadal są razem, tylko... Tylko, że ja jestem dzisiaj tak jakby... Można powiedzieć, że w zastępstwie, tak. No. Graba dzisiaj ma zajęty wieczór. No, graba. Będzie granie. Niektórzy mieć wolne wieczory. Ej, przecież wiesz, że byliśmy dzisiaj umówieni na film. Pamiętasz? Ja byłem gotów do... Ciekawe rzeczy na tym grajku. Ty, a ja tutaj mogę ten? Mogę sobie to nic tutaj nie ma? Nie, tu jest kamera. Jak to ciekawe rzeczy były na pendrive'ie? Co masz na myśli? No. Agencja, weź nie mów nic. Oczywiście, że nic nie powiem. Dobra, gdzie tutaj mogę sobie... Oh my god. Tam masz... Mówi, że jest pusty. Co? Mówi, że jest pusty. Ty, Aga, ja nie wiem, a tu nie... Może. Znaczy, nie człowieki, tylko to zombie. Ej, Aga, tylko mi tam jakiegoś wirusa nie wpuść. Wszyscy, bo mnie wszyscy traktują jak zboczeńca, bo ja wiesz, oglądałem gierkę tam, gdzie była dziewczyna, miała cycki i się zachwycałem, wiesz, bo to takie, no... Znaczy nie, że się zachwycałem, no bo dziewczyny z reguły mają, ale nie, co tak ja się tu... Z reguły mają. Się będę tłumaczył, kurde, teraz no jeszcze... No właśnie, zaczął się tłumaczyć i w ogóle wszyscy myślą, że tam było nie wiadomo co. No bo ja to nagrałem. Co nagrałeś? I sprawiłem, że dziewczyna krzyczała.